W piątek 23 sierpnia tuż przed zmierzchem doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego z udziałem motocyklisty i busa. 26-letni kierowca jednośladu zginął na miejscu. Policja przekazała szczegóły tragedii, a także wstępne ustalenia. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek wieczorem w. Policja otrzymała zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem motocyklisty i busa. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby. 26, letni mieszkaniec powiatu Tomaszowskiego uderzył w tył Mercedesa, który skręcał do posesji. Motocyklista pomimo reanimacji poniósł śmierć na miejscu, przekazała asp Agata krewczyk z KPP w Rawie mazowieckiej. Policja przekazała, że mundurowi na miejscu zdarzenia w toku czynności między innymi przebadali kierującą busem pod kątem zawartości alkoholu w organizmie. Wynik okazał się negatywny. 45, letnia kobieta była trzeźwa. Na miejscu swoje działania policjanci prowadzili pod nadzorem prokuratury. W akcji udział brały również liczne jednostki Straży Pożarnej. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. W sobotę nad ranem doszło do śmiertelnego wypadku na autostradzie A4 we Wrocławiu. Około godziny 5 rano na łącznicy zjazdowej za 8 na A4 zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Trasa została zablokowana. Którka informowała, że korek w miejscu zdarzenia ciągnie się przez pół kilometra. Tylko wczoraj doszło do 72 wypadków na polskich drogach, w których życie straciły cztery osoby. 79 zostało poszkodowanych. Od początku wakacji na drogach w Polsce zginęły już 332 osoby. Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym pictwittercom 2 1